może do sypialni mojej. Ale cenię za szczerość, bo nie każdy chce się przyznać do tego, że biorą. Ale wygłuszone. No, wracając, nie każdy chce się przyznać do tego, że biorą sobie mieszkanie na kredyt. I tutaj. No to już żadna tajemnica. I tutaj no proszę, śpicie z sponsorem, tak? Z chłopakiem raczej bym nie. Nie, no to ja nie będę tutaj nawet dotykał. Uwaga! Film może być nieodpowiedni dla niektórych widzów ze względu na konstruktywną krytykę mieszkania, użycie gazu pieprzowego na marku, sprzeczkę i kilka innych wątków. Filmu nie powinni oglądać przede wszystkim osoby uczulone na takie produkty spożywcze jak kamienie bądź kał. Dziękuję. Siema, jest Marek. Dzisiaj odwiedzę mieszkanie osoby ubogiej oraz mieszkanie osoby zamożnej. I to tyle we wstępie. Czemu ty znowu palisz? Co? Czemu znowu palisz? Ale co palę? No papierosy znowu palisz. Jak przestaniesz palić, to mogę dać ci paczkę ryżu. Paczkę ryżu? Paczkę ryżu dam ci za to, jak przestaniesz palić. A jaką paczkę ryżu? No ryż, taki biały. A po co mi ryż? Żebyś zjadł, bo pewnie głodny jesteś. Dobra, możesz jeszcze przez chwilę palić, bo ja chcę powiedzieć o tym, że jeżeli na moim kanale będzie tyle subskrypcji, to kamerzysta, co robi? Zdejmuje worek. Więc w tym momencie powinniście kliknąć taki czerwony przycisk tam na dole. Ale te 100 tysięcy za dole aktualne. Tak, wszystko jest aktualne, dostaniesz 100 tysięcy złotych za zdjęcie worka, 3 miliony subskrypcji na moim kanale i... Kamerzysta zdejmuje worek. Szybko to wbiją, wiesz Marek? Wiem, dlatego na 4 miliony rozbierze się na naga. Zapraszam do oglądania. Jest już nasz kierowca. Co? Wiesz jaki film dzisiaj nagrywam? Jaki? Oceniam mieszkanie, ale o tym porozmawiam w samochodzie. Tak. Będę oceniał mieszkanie osoby ubogiej i zamożnej. Zaraz ci powiem. Zdrowia. Również. Siema. Siema. No to wieź mnie tam, gdzie ci kamerzysta powie. Kamerzysta, pamiętasz adres? Tak. To mu Tala, Tytula. No dobra, wpisz mu na nawigacji. Dobra. I jedziemy. A teraz mnie słuchajcie, bo właśnie tam, weź zrób zbliżenie, widzisz to? Tam znajduje się mieszkanie biedaka, ponieważ na samym początku idziemy do tej biedniejszej osoby do mieszkania, a dopiero później odwiedzimy osobę zamożną. Więc chodźmy. Rozumiem, że on jest świadomy tego, że będę oceniał jego mieszkanie oraz jest świadomy wszelkiego ryzyka, które jest z tym związane, tak? No tak. Dobrze. Pukać, dzwonić. Technologia, co? Muszę odrzucić. Cześć. Marek. Cześć. Oceniamy mieszkanie. A, to jest to, co tam... Tak. Informacja. Kamerzysta zapowiadał wcześniej. Aha, dobrze, zapraszam. Bez przedłużania, później ewentualnie sobie możemy pogadać. Dobra. Nie wiem, chcesz brać udział w tym wszystkim, czy mam sam chodzić i oceniać? Ja po prostu dostałem propozycję, powiedziałem, że okej. Okay. Powiem ci, że wchodząc tutaj, czuję taki specyficzny zapach... A, to pewno piesek, bo... Mówią na to zwrót. Jak? Nie wiem. Piesek, no... No nie wygląda to za ciekawie, chociażby patrząc na jakieś rysunki tutaj na tym. O. To jest moje córeczki, kochane. Masz córkę? Tak, właśnie no. Gdzie? Ona pięknie, artystycznie, nie? Gdzie masz córkę? Nie ma jej, wiesz? Nie, nieważne gdzie jest. Ile ty masz lat? 20. To kiedy ty już ją zrobiłeś? No to się liczy, ważne, że jestem szczęśliwy razem z nią, tak? No dobra, nie mam nic do tego, ale ona umie już rysować. To ile ty miałeś lat? 12? Nie, to nie jest program. Nie, tak my się umawialiśmy. Mieszkanie, tak. Co tutaj mamy? Rozumiem, że to jest kuchnia? Tak, kuchnia. Człowie... Jak nie sobie zaskoczyliście? Nie stać cię na kogoś, kto sprząta, ma jakąś ekipę? Nie, no samemu wszystko sprzątam, no bez przesady. A co masz w lodówce? No tak. A, nic, dobra. O. Nie no, masz coś tam, ale można porównać to do niczego. A to, co to jest? To jest telefon. iPhone SE? Nie, to jest szóstka. Szóstka? Wystarcza mi taka, tak. Rozumiem. Moi widzowie teraz, jak to będą oglądać, to wiesz, co o tobie pomyślą? No, co? Że jesteś, no, trochę ubogą osobą, że mieszkasz w takich warunkach. Co? Przecież nie jest tak źle. A tutaj co się znajduje? To jest pokój twojej córki. Tak, właśnie. To znaczy śmieci bardzo twojej ładnie. Córki. Jak to? No to jak dno wygląda? Bardzo ładnie. Różowa lampa, człowieku. Bardzo lubię. Zobacz, jaki tu jest syf. Kolory, wszystko to chodzi. To łóżko się zaraz rozpadnie. Jak ty dbasz o swoje dziecko? No przecież normalne, bardzo dobre łóżko. A szafa? Przecież to prędzej czy później na nią spadnie i co? Stracisz córeczkę. Tak o nią dbasz? Normalna szafa. Syf. Tutaj jest masa zarazków. Z tych wszystkich ubogich maskotek. Przepraszam cię, ale co? Zobacz, co tutaj jest. Jak masz oceniać to? Weź to podnieś. Każdy człowiek normalny przecież powiedziałby, że wszystko jest. Nie, to nie jest normalne. Weź to podnieś, kamerzysta. O to. Rozumiem, że to jest rozpałka do pieca, czy co? Nie, to jest moje córeczki, bardzo lubię. Takie coś wydajesz? No bardzo je lubię. No to prędzej czy później będziesz musiał z nią iść do lekarza, jak się zarazi jakimiś zarazkami. O co ci chodzi? Takie zabawki są niebezpieczne, nie powinieneś tego w ogóle mieć w domu. Dobra, ja sam decyduję, nie? Co dla mojego dziecka. Tak, tutaj cuchnie biedą. Tak, ocenić się w mieszkania, ale w taki sposób, w który powinno się oceniać mieszkanie, a nie, żeby mnie od razu tutaj... Nie tak się umawiałem. Aż ci... Pobije brawo. Wiesz, jak powinno się ubierać choinkę? W pieniądze. Telewizor?
Taki ostatnio zniszczyłem. O, od tak sobie zniszczyłem. A czemu ty tak właściwie masz jeszcze tą choinkę, jak już jest styczeń? Bo jeszcze kończą się święta, wywalamy! Dopiero skończyły się święta, teraz jeździłem po różnych... To 25 po Wigilii się wywala choinki. To miała być dekoracja? To jest tak, jak dekoracja chyba mi się wydaje udana. Hmm. Nie, jesteś w błędzie. Tutaj jeszcze nie była. Ale tutaj nie wchodź. Czemu tutaj nie? Wchodź, no bo wstydzisz tutaj... się czegoś, Polaku biedaku? Jak Polaku biedaku? Nie wchodź tam, proszę cię, żebyś tam nie wchodził. No, co ty robisz? A córeczka. Proszę, ty jeszcze oszukałeś, nie ma jej. Dobra. Tutaj jeszcze nie byłem, tak? No to. O kurde. Na twoim miejscu to ja naprawdę wolałbym się powiedzieć. To jest normalny kibel, normalnie. Tak, tutaj cuchnie. To nie jest kibel, to jest gówno. To jest człowieku, gówno, to jest najgorsze gówno. Twoja chata to Melina. Melina, to jest Melina. Stary, jeszcze raz ci mówię, że mieszkają. Ludzie, kurde, gorzej mieszkają ode mnie, a ty mi potrafisz przyjść powiedzieć, że to jest Melina? To jest normalny dom, lepszy niż... To jest najgorsze pomieszczenie, w jakim byłem. Ludzie w kamienicach gorzej mieszkają, naprawdę starałem się, zrobiłem tu wszystko, co mogłem, a ty mi, kurde, ciągle gadasz. To jest dno. Stary, wyjdź. Nie, ja mam dosyć tego. Nie normalni ludzie, by powiedzieli, że to jest normalny dom, a ty mi tu wpierdzielasz się. No, chyba bez dobra by powiedzieli. Wyjdź, jesteś kurwa gówniarzem i ciągle co tu wychodzić. Wychód, bo cię zaraz... Do... Kurwa. Co ty robisz? Co? Wychód, kurwa, już mówiłem ci. I ty też. Siok. Kasz, idź stąd. Chcesz dostać tym razem, czy nie? Co, biedaku? Jeszcze raz tak powiesz, a dostaniesz tym płyn. No to dawaj. Idź. Nie pracuj. Za psychol. Trafił cię? No tak, lekko, ale no boli trochę. Nie wiem, ledwo co widzę. Co za debil to był w ogóle? No nie wiem, okazałeś ogarnąć chatę. Jak ja mam ten gaz sobie zmyć? O, nie jest to jakiś mega mocny, ale no szczypie trochę. No co mam zrobić? No nie wiem, cokolwiek, no nie wiem. Nie mogę tego dotknąć, no. Nie mogę tego dotknąć nawet, co mam zrobić, bo se wetrę dalej. No to nie wiem, opłucz twarz, no. Jak mam opłukać? Daj mi wodę, bo cię uduszę zaraz. No nie wiem, no to zaraz przyniosę. No to daj mi, bo wszystko mnie szczypie. Dobrze, już idę po wodę. Czekaj tu. Nie idź, ja idę sam. Gdzie tu jest sklep? Nie wiem, skąd mam wiedzieć? Przyjechaliś... Pochodź, debilu. No zaraz ja kupię gaz i idę sobie na ryju. Rozwalę. Wracaj tutaj. Słuchaj, jeszcze się doigra za to, co zrobiłeś. Co? Raz. Ja do ciebie teraz nie przyjdę, ale ktoś inny do ciebie przyjdzie i zobaczy. Zobaczy. Za ten gaz. Zobaczy. Jak ostatni frajer się zachowałeś. Zamknij się. Ja do ciebie teraz nie przyjdę. Co za kretyn, jeszcze z okna krzyczy. Jak to jest w ogóle kultura? Najpierw psika gazem, przyszedłem mu normalnie mieszkanie ocenić i teraz cała twarz mnie boli. Jeszcze w oknie sobie. Dobra, idziemy? Przecież to jest człowiek bez żadnej godności, bez żadnych zasad. Debil. Frajer mi gazem spryskał. Co? Byłem u niego w domu, normalnie mu mieszkanie oceniałem, a on mnie gazem spryskał. Mam coś tutaj widać? No coś tam widać. A co to za frajer? Ale no nie wiem, jakiś debil. Dobra, zamykaj szybkowo samochód, jedź. Dobra, to jedziemy w takim razie pod to kolejne mieszkanie. Kamerzysta też ci pisze adres, bo ja nie wiem. Dobrze, ale Marek, mam jedno pytanko. No? Bo dzisiaj jest taka sytuacja, że z dziewczyną się spotykam. Okej. Okay. I czy mógłbym już skończyć pracę? Skończyć pracę teraz? Tak. No w zasadzie to kamerzysta poprowadzi. I dlaczego ja? A kto ma poprowadzić, skoro on cię umówił z dziewczyną? Dobra, to stój. No ale przecież masz szofera, no jest szoferem. No ale mam ważną sprawę do załatwienia. On musi się z dziewczyną spotkać, tak? Ale ja też chciałem się z dziewczyną spotkać dzisiaj. No i co mnie to obchodzi? Ty jesteś moim służącym psem, dlatego masz robić wszystko, co ci mówię. I teraz możesz iść. Dzięki za dzień. Dzięki. Do zobaczenia. Także kamerzysta, przesiadaj się i ty teraz. Do zobaczenia. Dlaczego tak? No co? Umówi się z dziewczyną, chłopak, no to niech idzie. Co ja będę mu zabraniał? Ale ja też się umówiłem dzisiaj. No i w dupie to mam. O, tu mam. Głęboko w dupie. Siadaj i jedziemy do kolejnego mieszkania. Frajer miał tak tandetny gaz, że już mi przestało boleć. O, jesteś czerwony, no, cały od tego gazu. Nie boli mnie. Zeszło tak naprawdę po 5-10. Ale jesteś mega minutach. Czerwony. Nie, głupoty gadasz. Naprawdę dobra, jesteś ale czerwony. To nie jest ważne, to nie jest ważne. Tutaj mieszka osoba zamożna. A na pewno zamożniejsza od poprzednich. Znacząco pewnie. O Jezu, ty schody dziwne. Co? Prawie się wróciłem. Nawet dzwonka nie ma. Boże, to jest dzwonek. Tak? O, my tutaj byliśmy umówieni. No proszę, zapraszam. Znasz go w ogóle? Bo tutaj on się z tobą umawia. No kojarzę. Dobra, no to chodź. Będziemy oceniać mieszkanie. Jak to robimy? Chcesz tutaj ze mną być na filmie, czy po prostu mam sobie sam sprawdzać? No mogę być z tobą na filmie. Dobra, no to w takim razie gdzie co tutaj jest? Bo to póki co salon, tak? To ja w takim razie zapraszam, może tutaj zobacz sobie moją kuchnię. Kuchnia? Tak, bardzo ekskluzywna kuchnia. Prestiżowa mało oświetlenia. Kuchnia.
Oświetlenie małe. Ale jest okej. A to w ogóle twoje czy kogo? Moje, mojego chłopaka i moje. Sponsora? Nie, chłopaka. To jest twoje czy kogo? Moje i chłopaka. Twoje chłopaka? Tak. To nie jest tak, że jedna osoba może kupić tylko? Można tak wspólnie sobie wziąć? No można. Można? No jako współwłasny. No najwidoczniej można. Okej, to ze sponsorem masz na kredyt. Dobra, jaki co tutaj sponsorem? Jest powiedziałem, że to jest mój chłopak. Dobra, jak zwał, tak zwał. To jest dla mnie synonim, okej? Uznajmy. No, że sponsor to jest synonim chłopaka dla mnie i ze swoim sponsorem masz... Chłopakiem. Ja używam tego słowa jako synonim, nie? Rozumiem, dobrze. Musisz mnie zrozumieć. No to pewnie. Jak widać, jest tutaj salon, tak? Oczywiście. Siądź sobie, bardzo wygodna. Mówisz? Bardzo. Rozłóż się, naprawdę. Duże, na pewno. Co, Marku, sądzisz? Tutaj akurat nie ma żadnych zastrzeżeń. Bardzo droga też wspomnę. Ile? Oj, nawet już nie pamiętam, ale wiem, że na kredyt braliśmy tą sofę. No, tak jak całe mieszkanie, nie? Tak, tak. Widać właśnie, bo kto normalny w Polsce by kupił takie coś za gotówkę. Mało kto ma takie mieszkanie raczej. Sprawdzamy dalej. Zapraszam tutaj do, może do sypialni mojej. Ale cenię za szczerość, bo nie każdy chce się przyznać do tego, że biorą... Ale wygłuszone. No, wracając, nie każdy chce się przyznać do tego, że biorą sobie mieszkanie na kredyt. I tutaj... No to już żadna tajemnica. I tutaj no śpicie proszę, ze sponsorem, tak? Z chłopakiem raczej bym nie, no to ja nie będę tutaj nawet dotykał tego. A to... Nie, skądże. A to te. No taki bajer. Kupujemy często z chłopakiem takie gadżety. Bardziej tacy dziwni widzowie będą wiedzieli, o co chodzi. Domyślacie się? Ty kamerzysta będziesz najlepiej wiedział, bo ty takie coś kiedyś do filmu kupiłeś. Ja? No tak. A, no te tak. Page i kajdanki kupiłeś przecież. A dlaczego to jest na stoliku? No nie wiem. To tak ma być, czy? To tak ma być. No dobra. I to jest całe mieszkanie, czy... Nie, zapraszamy się do łazienki, jeszcze oczywiście. Jeszcze łazienka musi być, no to oczywiste. Tutaj łazienka, zapraszam. Ładne drzwi. Oj, ręcznik, nie położyłam już kładu. Wanna z prysznicem masz? Tak, tak, wanna z prysznicem to jest takie... O, z prysznicem. Wanna i prysznic. A szkoda, że nie masz osobnego prysznica. No, na mi to nie przeszkadza i mojemu chłopakowi. Mało miejsca trochę. A jak często z chłopakiem tutaj przebywasz? No bardzo często. Na wyjazdach jak jesteśmy, to przebywam tutaj często, bo to jest jeden z naszych kilku apartamentów, także mamy bardzo dużo. Skąd ta zdolność kredytowa? No słuchaj, nie pytaj. Też bym chciał. Co byś chciał? Kredyt? Nie, ogólnie taką zdolność. Kredytową? No bo patrz, bierzesz... Ile macie tych apartamentów? No, raz, dwa... Pięć apartamentów. Nie mając nic, wzięli na kredyt 5 apartamentów. Dlaczego nie mając nic? No. A skąd jeszcze mamy coś? Tak podejrzewam. To podejrzewaj. A co, jakąś firmę prowadzicie czy coś, że to takie znaczy, kredyty tak, wam tak, dają? Tak, prowadzę grupę taneczną, mój chłopak prowadzi również grupę eventową. I co, na przykład bierzecie kasę, wkręcacie kit, że... Żaden kit. Rozwinięcie działalności i to idzie w apartamenty. Nie tylko w apartamenty, jakoś, nie? Nie tylko w apartamenty. Co jeszcze? No dużo rzeczy inwestujemy. Na przykład? Na tajemnicę. Tajemnica? No ale... Zawodowa ile tajemnica. Tak da się kredytu wyciągnąć, jak po prostu się idzie do banku i od tak? Także dużo. Tak od Dużo. Musiałbyś z moim chłopakiem porozmawiać, on jest raczej od takich spraw. A najwięcej ile dostaliście? Czego ile? Kredytu. A, nie będę mówić. A z parabanków korzystacie? Z parabanków? Wiesz co, no musiałbyś się mojego chłopaka pytać, bo on wszystko załatwia, jeżeli chodzi o biznes i tak dalej. No wiesz, że... Ja prowadzę swoją grupę, także wiesz, on się zajmuje takimi rzeczami. Jak masz takie lepsze banki, no to po czasie ta zdolność kredytowa się wypala, jak się zaciąga kredyt. Dobra, ale mieliśmy gadać o mieszkaniu, a nie dokładnie, o kredytach. Tak sądzę. Dobra, no. To chyba już wszystko zwiedziłem, nie? No tak no, mi się wydaje. Możesz się rozejrzeć po moim mieszkaniu. Oceniam. Jako, tutaj wielkie pytanie, ile ty byś dał? Bo ja nie chcę oceniać. Dlaczego nie chcesz oceniać? No ja za dużo rzeczy w swoim życiu oceniałem, ja źle te oceny wszystkie wydaję. No to nie wiem, no to oceń, no. Powiem tak, mam lepsze. Tak? No, to duże lepsze. Chcesz dobrze zobaczyć? Rzeczy, no? Nie. Chyba, że chcesz bardzo. To, ale to z kamerzystą, bo ja dzisiaj nie mam czasu. To możesz pokazać, co masz lepszego ode mnie. Film będzie za długo trwał, ale to muszę mieć na filmie, bo ja wszystko co robię muszę uwiecznić na kamerze. Także ja chciałem tutaj tylko mieszkanie, a nie wiem czy po prostu opłaca mi się taka inwestycja. Inwestycja po pierwsze w paliwo, po drugie marnowanie czasu. No to zakończmy może na moim mieszkaniu, stwierdźmy, że nasze moje jest lepsze, no i... Nie. I zakończmy po prostu. Zobacz sobie moje filmy, Lord Crushville, tam jest przedstawione praktycznie całe moje mieszkanie, znaczy nie mieszkanie, kiedyś dom kupiony za... Kiedyś coś tam oglądałam, coś tam zerkałam, bo mój wcześniej jak ogląda ciebie, więc coś tam widziałam. Według mnie to taka totalna melina, sorry. Jak totalna melina? No totalna melina. No to skoro widziałaś te filmy, no to jak możesz mówić, że to jest totalna melina? Jak to jest? To jest dno. Coś lepszego. To coś ten lepszego. Apartament, w którym teraz jesteśmy. Przyznaj się, że jest lepiej. Nie, to jest zero, to jest dno. Ja już bym wolał mieszkać pod mostem niż takim czymś. Nie, wolałbym w śmietniku mieszkać. W pełnym śmietniku, pełnym gówna najlepiej. Czy uważasz, że śmietnik jest taki ekskluzywny jak mój? Na pewno lepszy od tego. No nie powiedziałabym. Ja nie wziąłbym po pierwsze niczego, żadnej nieruchomości na kredyt, tak? No dobra. A to jest wzięte w kredycie. Słuchaj, ty byś nie wziął, ja bym wzięła, bo nie stać. No to weź sobie śmietnik za gotówkę chociaż kup, a nie bierzesz mieszkanie w kredycie. Do widzenia. Chodź. Co ty taki zdenerwowany? Co się stało? Nikt nie będzie mnie obrażał.
co to ma być? Ja mam się jeszcze kłócić. Jak oceniasz to mieszkanie? W rzeczywistości spoko, ale jak ona się zachowywała? No dobra, no nie wiem. To co, idziemy? No, czyli ogólnie 0 na 10. Czemu przyjechaliśmy do Maka? Nie wiem, bo ty po prostu tutaj pojechałeś, tak? Ty coś zamawiasz, ja nawet nie wiem, o co chodzi. Jeszcze się... Głodny jestem. Tak, chcesz coś zjeść? No. Ale za swoje pieniądze. No tak, no już zapłaciłem. Ale nie będę musiał tutaj dużo czasu czekać. Nie no, takim autem to wiesz, mogę sobie podjechać. No, tylko raz. Już więcej nie będziesz jeździł. To tylko dzisiaj ten szofer wcześniej poszedł. Co ty takich nagrywasz? A czemu nie? No nie, to trochę dziwne, że tak typek w worku z kamerą. A myślisz, że napluję do jedzenia, jak nagrywam? Myślę, że tak. Dobrze, że ja tego nie będę jadł. To jest chore, kamerzysta, co ty robisz. Jakie chore? Będziemy do filmu wrzucać, to ja światło zapalę, żeby było lepsze oświetlenie, tak? No nie wiem, jak i możemy już stąd jechać? No nie wiem, no czekam na zamówienie. Ale po co czekasz? No, no nie mogę ci od razu dać? Nie, no plują tam. Do jedzenia ci plują? No myślę, że tak. A to nie jest jakaś dobra restauracja, to jest jakiś fast food, tak? No to jest fast food, no. No zamówienie, patrzcie, gdzie zamówienie moje. Idzie? No, myślę, to, to ciesz się. Tylko nie jesz tego tutaj, pod żadnym pozorem. A gdzie? No nie wiem, na zewnątrz na pewno. No dobra. Będzie później śmierdziało w samochodzie. A więc tak, już będziemy kończyć ten film, ale jest jeszcze jedna ważna rzecz. To znaczy nie jest to ważne, ale kilka osób może być zainteresowanych. A mianowicie, jak przed chwilą widzieliście, oceniałem mieszkania jakichś osób, tak? No i właśnie wpadłem na taki pomysł, żeby oceniać mieszkania widzów. Dokładnie. I dlatego przed chwilą stworzyłem o takiego maila, na którego możecie mi napisać. To jest mieszkanie.krużwilmowodzimail. Nieważne, w opisie będzie. I jeżeli ktoś z was, ktoś z moich widzów chciałby, abym przyszedł i ocenił mieszkanie, to na takiego maila trzeba napisać najważniejsze informacje. Jakie zdjęcie wrzucić, miejscowość, no to co będzie potrzebne. No i zrobimy sobie jeszcze jeden taki odcinek, na którym właśnie oceni mieszkanie kilku widzów. Pamiętajcie, że jeżeli na moim kanale będzie tyle subskrypcji, to kamerzysta zdejmuje worek. Poprzednie filmy, subskrypcja, do zobaczenia. Czy ty chcesz coś jeszcze powiedzieć, kamerzysta? Chcesz coś powiedzieć? Nie, no łysy jesteś prawie. Nie jestem łysy, już mi odrosły włosy. No dobra.